Cześć, Piotr z tej strony, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was omówienie projektu Muzible, e, tworzącego pierwszą na świecie platformę muzyczną NFT w metaversie e, z technologią rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Ale zanim przejdę do omówienia tego projektu, na początek nota prawna. Musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmie, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, może służyć jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych, a jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować w przedstawiany tutaj projekt, powinien zrobić to na podstawie własnej analizy lub też skorzystać z usług doradcy inwestycyjnego. Dobra, na no tę prawną mamy za sobą, więc jadę z zamówieniem projektu Muzible. Projekt Muzible będzie umożliwiał NFTzację zarówno muzyki, jak i wszystkich około muzycznych dodatków, zwanych Ekstrasów. Kluczową częścią tej platformy będzie łatwy dostęp, minimalne opłaty transakcyjne, a także technologia rozszerzonej rzeczywistości, czyli przeniesienie tokenów NFT do świata materialnego czy też rzeczywistego. Portal oparty na technologii blockchain NFT w standardzie ERC 721 będzie łączył świat cyfrowy ze światem materialnym. Platforma będzie umożliwiała praktyczne wykorzystanie technologii NFT w dystrybucji muzyki, tworzeniu treści i kampaniach marketingowych. Muzible będzie oferował różne modele dystrybucji tokenów. I tutaj poszczególni artyści i wytwórnie muzyczne będą miały możliwość tworzenia albumów NFT oraz specjalnych tokenów NFT dedykowanych konkretnemu artyście, pozwalających na promocję ich muzyki lub tras koncertowych. Tokeny będą mogły również losowo być dołączane do ograniczonej liczby albumów muzycznych, dając każdemu z fanów szansę na znalezienie unikalnego kodu QR, dającego dostęp do tokena NFT. Część specjalnej puli NFT danego artysty może zostać uwzględniona w przedsprzedaży limitowanej edycji albumów lub tzw. boxów. Tokeny można będzie generować podczas koncertu i odebrać za pomocą aplikacji mobilnej lub umieścić je w tymczasowych pop-up storach. Tak, pop E, wszystkimi tokenami będzie można handlować na giełdzie e, Muzible, e, czyli na pierwszej muzycznej gieł, giełdzie NFT. Ekosystem Muzible e, będzie pozwalał artystom używać ich e, aplikacji mobilnej poprzez słajpowanie ekranu w celu rzucania tokenów, które będą zbierane przez publiczność na e, koncertach. E, tokeny te, poza wartością, jaką reprezentują jako towary cyfrowe, Mogą mieć dodatkowe zastosowania, na przykład umożliwienie spotkań z artystami za kulisami. No, i to myślę, że to będzie bardzo fajne e, rozwiązanie dla fanów. Myślę, że duża część byłaby taką, tak, takimi rzeczami zainteresowana. I e, również e, towary sprzedawane przez artystów lub ich marki e, będą miały możliwość promocji, e, zwiększenia obrotów czy wejścia do, e, do segmentu produktów premium, umożliwiając zakup. Limitowanych serii tylko dla posiadaczy e, NFT. Jednocześnie e, będzie istniała możliwość zakupu karty NFT, do której przypisane będą tokeny użytkownika. E, I dzięki wygenerowanemu na karcie jednorazowemu kodowi możliwe będzie wykorzystanie karty do zakupów w sklepie internetowym lub e, fizycznym. E, taką kartę można będzie wykorzystać na przykład do zakupu biletów ze specjalnej puli. Dedykowanej posiadaczą tokenów NFT. Tworzenie NFT Extras pozwala na połączenie fizycznej sfery produktów ze światem cyfrowym, tworząc na przykład cyfrowo-wizualną reprezentację muzyki lub artysty jako marki albo ich produktów w postaci unikalnego tokena NFT. Technologia rozszerzonej rzeczywistości jest wykorzystywana w zupełnie nowym kontekście, co pozwala na tworzenie konkretnych tokenów w wybranej lokalizacji w określonym czasie. I tutaj, w tym przypadku, na przykład artysta będzie mógł umieścić swoje tokeny w określonych lokalizacjach, i to może być taka forma promocji jego muzyki w formie gry miejskiej. Tokeny mogą również pozwolić fanom odsłuchać piosenkę w określonym miejscu po zeskanowaniu tokena za pomocą aplikacji mobilnej Muzible. Artysta będzie mógł również umieścić token w miejscu, które jest opisane w konkretnej piosence, lub w miejscu, które jest dla niego w jakiś sposób istotne czy ważne. I to może przenieść sposób doświadczenia muzyki na kolejny poziom dla fanów. Tokeny mogą być również wydawane podczas trasy, na przykład w każdym mieście. Więc najbardziej oddani fani e, będą mogli je zebrać i otrzymać token NFT w formie nagrody. E, generowanie NFT, na przykład przy okazji otwarcia nowego sklepu lub wprowadzenia nowej linii produktów, e, będzie rozszerzało tradycyjne modele, modele sprzedaży o technologię blockchain. I takie m, tokenowe dropy e, to będzie m, innowacyjne narzędzie promocji i sposób na budowanie nowoczesnej społeczności konsumenckiej. Dodatkowo Muzyble chce tworzyć unikalny wymiar wykorzystania technologii NFT poprzez zastosowanie jej w akcjach charytatywnych. Tworząc tokeny w postaci darowizn charytatywnych będą umożliwiać wsparcie m.in. muzyków, organizacji pozarządowych czy akcji charytatywnych. We wszystkich, we wszystkich przypadkach możliwe będzie użycie kodów QR za pomocą aplikacji mobilnej i dostęp do playlisty artysty lub jego ostatnich dropów. E, I rynek tokenów NFT, który będzie właśnie na platformie e, muzybel.com będzie umożliwiał handel przy minimalnych opłatach transakcyjnych, ale e, każdy taki token NFT będzie mógł e, być również przedmiotem obrotu na innych giełdach. E, a e, tutaj e, ich dedykowany portfel, czyli portfel to i Muzible. Będzie umożliwiał korzystanie z giełdy na ich platformie bez konieczności posiadania zaawansowanej znajomości technologii blockchain. E, możliwe będzie również zintegrowanie zewnętrznego portfela Metamask z platformą Musible. E, I platforma Musible będzie skierowana do globalnego rynku muzycznego z ekspozycją na Azję, e, głównie Chiny i Japonię. E, firma działa y, w Regulowanej jurysdykcji szwajcarskiej, i jest w trakcie akredytacji i działalności ze strony e, FINMA. E, no, i to w sumie jest to, co będzie jakby oferowała platforma. A teraz powiem, dlaczego to będzie opłacalne dla artystów i dla e, klientów. Otóż e, liczba sprzedawanych płyt e, m, CD spada i trend ten będzie się utrzymywał. E, cyfryzacja muzyki jest nieunikniona. I na razie to jedynym substytutem y, nośników takich y, tradycyjnych z zapisem muzyki jest y, streaming na różnych y, platformach streamingowych. Jednak y, dostęp do muzyki w serwisach streamingowych jest tylko w formie y, abonamentu. Y, to, co chcą, y, to, co chce zaoferować muzible, to przywrócenie własności muzyki słuchaczom. Istotne dla użytkownika y, będzie to, że zakup albumu y, NFT, za normalną cenę płyty CD będzie dawał mu prawo do posiadania tej muzyki tak jak właśnie płyty CD, i tutaj ta technologia blockchain będzie mu dawała dowód posiadania właśnie jej na własność. I tutaj konsument wyda tyle samo pieniędzy, ale muzyka, którą będzie posiadał, nie zginie w przeciwieństwie do platformy streamingowej. Po wygaśnięciu subskrypcji, tak? Bo jeżeli subskrypcja wygaśnie, no to już wtedy nie ma się dostępu do tej platformy i nie można słuchać tej y, muzyki. E, dzięki temu użytkownicy platformy będą mogli nie tylko słuchać ulubionych wykonawców, ale będą mogli także ich wspierać, kupując ich a, albumy. E, będą mogli także odsprzedać je w przyszłości, tak jak każdą kolekcjonerską lub wartościową płytę CD. E, natomiast z perspektywy artystów. Pozwoli to na przeniesienie dystrybucji ich muzyki w sferze cyfrowej na kolejny poziom. Decydującą częścią, tej formy dystrybucji, przepraszam, decydującą częścią tej formy dystrybucji muzyki jest to, że artysta ma sprawiedliwy udział w przychodach, jakie generuje sprzedaż jego muzyki. Ponieważ standardowy model dystrybucji muzyki pozbawia artystów ich dochodów, Ponieważ otrzymują oni mniej niż 15%, a w niektórych przypadkach nawet poniżej 10% z ceny każdej sprzedanej płyty. Wynika to oczywiście z kosztów druku, opakowania yy, i dystrybucji. Yy, w tym łańcuchu produkcji i dystrybucji twórca muzyki jest tym, który otrzymuje najmniej. I tutaj właśnie wkracza yy, muzyble i yy, rozwiązanie, które yy oferuje, to yy nowe podejście w którym oni stawiają e, artystę jakby na, na pierwszym czy na głównym miejscu i dzięki niskim kosztom wytworzenia i dystrybucji albumów NFT chcą zmienić standardowy model i pozwolić twórcom na otrzymywanie godziwego wynagrodzenia. Dobrze, czyli to teraz omówiłem, jak wygląda właśnie tutaj e, to, co będzie miała do zaoferowania platforma i dlaczego będzie ona atrakcyjna dla klientów i dla artystów. A teraz omówię e, tokenomię. Tutaj e, token tutaj natywny właśnie tej platformy będzie się nazywał znaczy nazywał się będzie Muzible, ale ticker będzie Mus i będzie to e, token ERC20 czyli e, będzie e, oparty o sieć Ethereum. Jego maksymalna podaż będzie wynosiła 42 miliony sztuk e, i w publicznej sprzedaży zostanie sprzedane 8 milionów sztuk. I tutaj widzimy podział na resztę jakby tych segmentów, tutaj na rozwój strategiczny, czyli będzie 7 milionów przeznaczone dla pozyskania artystów i partnerów 7 milionów. Tutaj mamy pulę płynności marketing i tutaj ważne, że właśnie dla zespołu jest przeznaczone 4 miliony. Tokenów, czyli niecałe 10%. No to jest taki ym, do, dobry, ym, dobry, jakby ten poziom. I tutaj też widzimy, że yy, na nagrody ze stakingu będzie przeznaczone yy, 2 miliony tokenów. Yy, I tutaj wiem, że już prywatna sprzedaż się odbyła i zostało sprzedane milion tokenów, i teraz będzie się odbywała publiczna sprzedaż. Zaraz do jej omówienia też yy, przejdę. Ale co istotne no to tutaj że łącznie tych tokenów będzie sprzedany 9 milionów, a na nagrody ze stakingu będzie przeznaczone 2 miliony, yy, czyli no to będzie praktycznie yy, 22% czy ponad 22% yy, jakby tokenów, które zostały sprzedane. Także no dosyć spora tutaj ilość będzie przeznaczona na te nagrody yy, ze stakowania. No i teraz sobie Zobaczymy y, tą sprzedaż publiczną. Sprzedaż publiczna będzie wprowadzona w czterech turach, i teraz wiem, że na dniach ma się odbywać ta y, pierwsza tura, i tutaj w, będzie przeznaczonych do sprzedaży 2 miliony y, tokenów MUS y, przy cenie 30 centów za, za jeden token. Y, I w tym momencie, jeżeli y, uda się sprzedać wszystkie tokeny, to projekt pozyska 600 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o vesting, no to będzie on wyglądał tak, że 15% tokenów będzie odblokowane w dzień listingu. E, następnie będzie, chyba, tu jest tego co wynika, 2 miesiące przerwy, i później będą tokeny uwalniane przez następny okres e, 6 miesięcy. E, minimalna wartość inwestycji będzie 200 dolarów, a maksymalna 2000 dolarów. E, tak, czyli z tego co ja już wiem, to mówię tak jak powiedziałem, ta tura już będzie się odbywała na dniach i już do niej się nie można zarejestrować, natomiast można się tutaj mm, zarejestrować na, na stronie i e, wtedy prawdopodobnie będzie można wziąć udział już właśnie w tych y, kolejnych, y, kolejnych turach. Jeżeli chodzi o drugą turę, to y, będzie również sprzedane 2 miliony tokenów cena będzie już trochę wyższa, będzie wynosiła 50 centów i projekt pozyska z tej tury milion dolarów. 20% tokenów będzie odblokowane w dzień listingu i później znowu 2 miesiące, 2 miesiące będzie tego takiej blokady i czy przerwy, a przez następne 5 miesięcy będą tokeny uwalniane liniowo. I w tej rundzie już Tutaj maksymalna wartość inwestycji będzie większa, bo będzie wynosiła 5000 dolarów. I później będą jeszcze dwie tury kolejne, w turze trzeciej znowu 2 miliony tokenów do sprzedania e, za cenę 75 centów, e, 25% tokenów będzie e, odblokowane w dzień listingu, później znowu 2 miesiące przerwy i e, przez e, kolejne 4 miesiące będą uwalniane tokeny liniowo. I tutaj widzimy, że znowu wartość maksymalna się zwiększa, bo y, będzie można zainwestować aż do 13 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o tą czwartą turę, to również 2 miliony tokenów y, z ceną 1 dolar za y, token, za jedną sztukę. I y, tutaj w tej czwartej rundzie, jeżeli ktoś dokona zakupu tokenów, to y, otrzyma 50% zakupionych tokenów w dzień listingu. Później będzie dwumiesięczna przerwa, i y, kolejne tokeny będą uwalniane przez y, kolejne 3 miesiące. I tutaj również maksymalna wartość inwestycji wyniesie 13 tysięcy dolarów. Z tego, co się dowiedziałem, to y, znaczy, projekt chce przeprowadzić te y, wszystkie rundy sprzedaży y, prawdopodobnie do końca tego roku, a listing ma się odbyć albo w tym roku, albo w pierwszym kwartale 2022 roku. No to wszystko zależy od tego, jak, jak te tury sprzedaży, tej publicznej sprzedaży, czy się będą jakoś powiedzmy rozciągną się w czasie, czy, czy to uda się szybko zrobić, także no prawdopodobnie ta sprzedaż zostanie zamknięta albo do końca tego roku, albo na początku przyszłego roku, no i i w też mniej więcej w takim okresie powinien odbyć się y, listing. I tutaj, jeżeli chodzi o y, listing, to y, cena y, listingu na y, giełdzie zdecentralizowanej y, będzie ustalona w momencie y, rozpoczęcia na dolar y, 25 centów. I tutaj, jeszcze projekt podaje, że osoby, które zatrzymają swoje tokeny do końca etapu dystrybucji zostaną dodatkowo nagrodzone. Tak? Czyli jeżeli właśnie y, y, Chyba nie będzie się odbierało tych tokenów, tylko one będą na platformie. Tutaj do końca m, okresu, czyli zobaczymy gdzie tu jest najdłużej. 8 miesięczny, tak, czyli tu będzie 8 miesięcy. Czyli jeżeli ktoś dokona zakupu i e, no nie, nie m, sklejmuje, tak? czyli nie odbierze tych tokenów na swój portfel zewnętrzny przez 8 miesięcy, no to wtedy, e, wtedy dostanie jakąś dodatkową nagrodę. Jeżeli y, wszystkie rundy y, y, sprzedają się w pełnej, y, w pełnej wysokości, no to tutaj projekt pozyska 5 milionów 100 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o, o roadmapę, czyli ten plan pracy, no to powiem Wam szczerze, że tutaj nie za bardzo wiem, jak to, jak to odczytać w sensie takim, że y, jakby dokładne daty, tak? bo tu widzimy, że jest, jest podany 2022 rok. Tu jest wcześniej, no właśnie widzimy ten, że będzie token, czyli no tutaj tak by wyglądało, że w planie jest, że, że zostanie sprzedaż zakończona przed końcem roku. E, no i tutaj wprowadzenie tej rozszerzonej rzeczywistości e, i tutaj karty NFT, no ale to widzimy, że to się zaczyna i dokładnie, zaraz to może się uda przesunąć, aha, i to ma zostać ukończone e, w drugim kwartale, czy też do końca drugiego kwartału. 2022 roku, no to, to to jakoś nam tutaj daje już pogląd, jak to będzie wyglądało. No i teraz przejdziemy sobie do, jakby, no, może nie naj, no, ale jednej z najważniejszych rzeczy, czyli do zespołu. I tutaj powiem Wam szczerze, że, no, zespół jest dosyć duży i, i, i opisany, także, no, to się różni od innych projektów, gdzie czasami są tylko Dwóch członków, czy trzech członków zespołu, jeszcze piszą, że ileś tam jest w zespole osób, ale, ale nie ma ich pokazanych i, i nie ma nic opisanych. Także trzeba wierzyć na słowo, a tu wszystko jest fajnie opisane. I tutaj widzimy, że Tomasz Błoński e, jest menedżerem projektu i był wykładowcą na Uniwersytecie w Pekinie. E, jest ekspertem do spraw geopolityki chińskiej, e, jest entuzjastą blockchain i projektantem graficznym. Tomasz Andel jest projektantem systemów, ma ponad 15 lat doświadczenia w budowaniu złożonych systemów i tutaj właśnie w branży gier, w projektowaniu algorytmów, w fintechu, w bankowości inwestycyjnej. No i dobrze. I tutaj mamy Cezary Bania, inżynier oprogramowania. Tutaj jest też entuzjasta blockchain od 2017 roku. Konrad Świąkała, architekt systemów. Ponad 15 lat doświadczenia w budowaniu też złożonych systemów i tutaj też doświadczenie właśnie w sektorze bankowym. Tu mamy dr Marcin Radziewicz, architekt systemów. Ponad 20 lat doświadczenia w budowaniu systemów, też w głównej mierze do, związanych z bankowością. I tutaj jest analityk ryzyka i doktorat z inżynierii. Oprogramowania. Jakub Freisler, front-end team leader. 14 lat doświadczenia w, szerokim, w szeroko pojętym front-endzie. Jan Szangrila-Paluch, przedsiębiorca i anioł biznesu. Konsultant do spraw cyberbezpieczeństwa. Krzysztof Pasieka, doświadczony w pracy komercyjnej z największymi europejskimi markami, jak i startupami. I tutaj już. Zaczynamy międzynarodowy trochę zespół, bo tu mamy Cheng Li Wu, to jest eksperta do spraw chińskiego rynku, producentka reklam, kierownik internetowego sklepu detalicznego i specjalistka do spraw marketingu międzynarodowego. Filip Wesołowski, front end developer i tutaj w projekcie Muzible zajmuje się tworzeniem tak zwanego frontu, czyli widoków oraz funkcjonalności. Dominik Kapusta to też jest front-end developer, student geoinformacji na AGH i sympatyk frameworka VUE. Marcin Raden, front-end developer, czyli widzimy tutaj duży zespół, jest taki, który będzie tutaj związany z, z tworzeniem oprogramowania. Kolejna to jest Yuka Minami, ekspertka do spraw rynku japońskiego. Jest tłumaczką chińskiego, angielskiego i e, japońskiego. E, Paweł Dąbkowski jest odpowiedzialny za strategię, za strategię komunikacji w mediach społecznościowych. Na co dzień pracuje w agencji kreatywnej, gdzie zajmuje się obsługą kanałów e, social media. E, Piotr Kubalka, tu posiada certyfikat CCA, e, jest prezesem w Dauman and Company Limited. Jest doradcą finansowym i aniołem biznesu. Jacek Jastrowicz, o i tutaj wchodzimy właśnie w już um, osoby związane z branżą muzyczną. Tu Jacek Jastrowicz, menedżer muzyczny, ponad 25 lat doświadczenia w, branzy, w branży muzycznej, reprezentował artystów, których wartość netto wynosi ponad 25 y, milionów y, złotych. I tutaj drugim właśnie z takich przedstawicieli y, związanych z branżą y, muzyczną jest Bartosz Hrabia-Lipiec, ma ponad 25 lat doświadczenia w show biznesie, współpracował z największymi polskimi gwiazdami, y, jest producentem muzycznym i założycielem wytwórni muzycznej, organizował największe polskie i zagraniczne y, trasy koncertowe. I tutaj też dostarcza innowacyjne rozwiązania dla sceny muzycznej oraz rozszerza kanały dystrybucji muzyki. W projekcie odpowiedzialny jest za kontent muzyczny. I tu mamy ostatnich dwóch y, członków zespołu, czyli Aleksandra Łoś. Y, jest konsultantem do spraw zarządzania, ponad 10 lat doświadczenia w budowaniu organizacji i się, specjalizuje się w technologii i transformacji cyfrowej. I Konrad Konkol, prawnik oraz doradca prawny, specjalizujący się w startupach, entuzjasta nowych technologii oraz ekspansji operacji biznesowych. No i tutaj e, widzimy, że mm, z tego przedstawienia zespołu, także że mamy połączenie osób, które właśnie e, są związane z technologią blockchain, z programowaniem, e, są osoby związane z branżą muzyczną, e, są osoby e, z rynku. Y, japońskiego i chińskiego są też y, aniołowie biznesu y, także y, a, no i oczywiście też y, zesp y, tutaj y, prawnik y, także no jakby y, wszystkie, wszystkie tutaj jakby sektory które powinny być y, y, reprezentacje, które powinny mieć reprezentacje w, w, w projekcie no to, to właśnie są przedstawiciele wszystkich tych sektorów także no to świadczy y, o, o tym projekcie, że że to jest no, dosyć mocny projekt, tutaj z, z naprawdę y, dużą szansą na, na sukces, i generalnie y, to y, by było wszystko, y, co miałem do powiedzenia o projekcie MUSIBL. Y, y, tutaj ktoś mnie ostatnio prosił w komentarzach, żebym y, ocenił taki projekt, y, jakby w, y, od, y, od jednego do dziesięciu. I z szansą na, na powodzenie, no i powiem Wam, że, wiadomo, no jest, to, jest to GEM, który, który dopiero ma dostarczyć te rozwiązania. Natomiast, jeżeli tutaj sobie popatrzę na to, co, mm, co oni chcą wprowadzić na rynek i tutaj, jak, jak i jaki zespół jest, no to myślę, że, że tutaj temu projektowi to powiedziałbym, że przyznałbym, no, 7-8 punktów e, na 10, e, jakby w tym, że, że ten projekt może się udać i e, no i odnieść sukces. Także to by było tyle. Także dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do usłyszenia w kolejnym filmiku trzymajcie się cześć.